Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę taktyczną, w której zobaczymy agresywny rush ze strony terrorystów na mapie The Overpass, kierując się na bombsite B. Nie jest to zwykły rush, to jest zaskakujący rush ze strony terrorystów, ponieważ jeden z zawodników wyrzuca się tak samo z granatów za każdym razem, w każdej rundzie. Tutaj, pomimo tych wyrzuconych granatów, i tak występuje dynamiczne wejście na bombsite B. Dorzucone jeszcze kilka granatów, flesze na wyjście i tak naprawdę wyjście na skilla. Potem jeszcze sytuacyjne zachowanie terrorystów w momencie, kiedy nie mogli spokojnie zaplantować bombę, dosmołkowanie pozycji i na spokojnie tak naprawdę wypikowanie zawodników CT. Co bardzo ważne w tej rundzie jest to, że zawodnicy terrorystów są skupieni bardzo blisko siebie, przez co mają możliwość tradowania właśnie fragów puszujących ewentualnie zawodników antyterrorystów. Pierwszym zawodnikiem jest Zywo, nominalny snajper drużyny Vitality, jednak w momencie, kiedy występuje call rush na bombsite B, wówczas on przekupuje, wyrzuca AWP i wbiega z kałachem w ręce. Dorzuca Mołotowa, który pali beczki, bardzo ważna pozycja na bombsite B, i wchodzi razem z kolegami bardzo blisko siebie, umożliwiając właśnie tego trade'a. Dorzuca jeszcze ewentualnie takiego flasha, który miałby oślepić zawodników CT znajdujących się za filarem. Pierwszym zawodnikiem, który wybiega, jest NBK. To on ze smokiem w ręce wyczekuje ewentualnego palaka rzuconego przez CT. W momencie, kiedy go nie ma, to on wybiega jako pierwszy i próbuje zabić antyterrorystę. Gdy runda ulega spowolnieniu, antyterroryści odpierają taki mniej więcej ten atak rushowy po stronie Vitality. Dorzuca Mołotowa jeszcze na wodę, odsmokowuje sobie BS i właśnie wyczekuje tutaj puszujących zawodników CT przez smoki, ostatecznie z bardzo korzystnym rezultatem. A drugim zawodnikiem jest RPK, który właśnie jest takim cieniem NBK, a to on ma tradeować tuż za nim, znajdować się i ewentualnie refragować swojego kolegę. Dorzuca jeszcze takiego flasha za plecy, żeby właśnie oślepić zawodników antyterrorystów, którzy mieliby stać albo za filarem, albo na gnieździe. Po prostu ewentualna taka mini pomoc w jego wykonaniu. Gdy runda traci na swojej dynamice, wyczekuje raszujących antyterrorystów, czeka tutaj na pik kolegów, a on tak naprawdę, jego zadaniem, rolą jest zrefragowanie. Apex, bardzo ważny zawodnik w tej rundzie, to on za każdym razem, w każdej rundzie rzuca palaka na shorta, wywierając presję na zawodników antyterrorystów. Dzięki smoke'owi znajdującemu się na konektorze może spokojnie zająć paczki i stamtąd wspomagać kolegom w opanowaniu bombsite'u. W momencie, gdy został odsmoke'owany na shorcie, decyduje się na pilnowanie konektora, czyli ewentualnej rotacji po stronie CT. W momencie, gdy nie udaje się zaplantować paki w początkowych sekundach rundy, on odsmokowywuje mostek i pilnuje dalej rotacji od strony konektora w celu przeciwdziałania oblężenia ze strony CT. A oto Happy, jego magiczny smoke na konektor, który powoduje, że Apex w spokoju może wejść na syf i tylko i wyłącznie skierować się w stronę shorta, gdzie mogliby znajdować się antyterroryści. Dodatkowo dorzuca jeszcze flash za plecy swoim kolegom w celu właśnie oślepienia zawodników antyterrorystów pikujących, broniących bombsite B. Dorzuca Mołotowa na wodę, następnie cofa się i patrzy plecy. Jest to spowodowane tym, że nie mieli oni kontroli od początku rundy na midzie i przez to nie mają informacji, czy zawodnicy CT przypadkiem nie spuszowali tej pozycji. To by było wszystko na temat tej taktyki. Jedną z kontr, jakie mogliby zagrać zawodnicy Luminosity po stronie CT, mogło być właśnie dojechanie pozycji syfu. Jednak nie zdecydowali się oni, a jedyne co postanowili, to odciąć właśnie tą pozycję i walczyć z zawodnikami od strony Monstera. Jednak ze względu na przewagę liczbową terrorystów wybiegających przez Monster oraz ekonomiczną, ponieważ terroryści mogli tutaj spokojnie grać z fullem na kałachach, zaś zawodnicy Luminosity tylko z forcem, no niestety musieli ulec
i ostatecznie przegrać tą rundę oraz całą połówkę. To by było wszystko. Dzięki za obejrzenie odcinka. Do usłyszenia w kolejnych. Cześć!